Witam, tym razem kolejny raz prezentuję pióro z tak zwanej niższej półki cenowej. To model Dude japońskiej firmy Ohto. Tu zawsze nie wiem nigdy, czy to się odkręca, czy wyciąga, skówkę zdejmuje. Okazuje się, że jest na zatrzask. Sekcja plastikowa, reszta aluminiowa, oczywiście poza stalówką, która jest stalowa. Tutaj pióro możemy zasilić tak zwanymi nabojami International, a więc powszechnie dostępnymi na polskim rynku. Nie ma więc problemu z tym, że naboje mogą się skończyć i możemy mieć problem z ich dokupieniem. Tu akurat nie ma takiego problemu. Zobaczmy jeszcze skówkę na zbliżeniu. Takie wykończenie i struktura trochę przypominająca mi niektóre modele firmy Carandash. Na końcu korpusu jest już wyokrąglenie, a samo zakończenie to taka kulka z jednej strony, a właściwie część kulki z jednej i z drugiej strony pióra. Stalowa stalówka, prawdopodobnie niemieckiej produkcji, tak mogę przypuszczać. Nie udało mi się dotrzeć do źródeł na ten temat. Pióro nie jest specjalnie małe. Myślę, że można nim pisać zupełnie dobrze bez założonej skówki z tyłu. Nic tu nie przeszkadza przy trzymaniu. Nawet jak założymy skówkę z tyłu, ona się staje trochę dłuższe, ale nie bardzo cięższe. Jak widać, środek ciężkości wypada dokładnie po środku pióra. Jego długość 13 cm i pół. Zamknięte, a 12,5 bez założonej skówki, a więc dość przyzwoita długość. 27 gramów waży to pióro z atramentem w środku. W porównaniu z sonetem widać, że właściwie wielkość jest identyczna. Zobaczmy jeszcze bez skówek, też porównywalna długość, także jest to wymiar pozwalający na komfortowe pisanie. Jeszcze próbka pisania tą stalówką. Oto wyraźna grubość tak zwanego europejskiego F. Trochę przy dociśnięciu więcej atramentu się z tego pióra wylewa. Odwrócone o 180 stopni. Także pisze bardzo dobrze, ciekawie zeszlifowana i dobrze stalówka pozwalająca pogrubić także i linię, choć troszkę tutaj mi się wylało za dużo atramentu. No a tak widać, że pióro sobie zupełnie nieźle radzi przy pisaniu. Ciekawe pióro mniej znanego producenta piór wiecznych. Dziękuję za uwagę.